Dzień dobry, witamy Państwa na zdrowym kanale ATVB. Nazywam się Jerzy Hanus, ze mną jest Dariusz Wezgraj. Kontynuujemy w dniu dzisiejszym wątek związany z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii, między innymi technologią ozonu, plazmy czy jonów hydroksylowych, do oczyszczania. Z premedytacją mówię, albo nie wymieniam do czego oczyszczania, dlatego że dzisiaj będziemy mówić zdecydowanie szerzej na ten temat. Darku, powiedz mi tak naprawdę, skąd u Ciebie wiedza się wzięła, jeżeli chodzi o tego typu technologie? Mieliśmy takie pytanie od widza, między innymi właśnie, że masz niesamowity zasób wiedzy. Skąd ta wiedza u Ciebie się pojawiła? Nauczyłem się tego w Rosji. Mhm. Tam się zetknąłem po raz pierwszy z tym i w różnych dziedzinach, jak gdyby zacząłem to rozszerzać. Mhm. Zajmuję się mniej więcej od 20 lat, tylko to były pewne takie etapy. Najpierw się zajmowałem ozonowaniem magazynów, na przykład z jabłkami, prawda, tam gdzie przechowalnie są. Później likwidacji ozonem po zgorzeliskach różnego rodzaju, a dopiero później w celach takich bardziej prozdrowotnych. Myślę, że wątpliwości odnośnie wiedzy Darka zostały wyjaśnione. Natomiast Państwu, jak zawsze, będziemy przypominać, pamiętajcie, jesteśmy zdrowym kanałem, ale żeby tak było, warto i trzeba nas absolutnie subskrybować oraz wspierać. Wszystkie informacje dotyczące wspierania znajdziecie Państwo pod naszym materiałem. Natomiast wracamy do tematu. Tak jak wspominałem na samym początku, temat ozonowania, temat oczyszczania jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i coraz więcej do naszej redakcji wpływa pytań na ten temat. Jesteście Państwo bardzo ciekawi, zadajecie bardzo ciekawe pytania na temat ozonowania. Bardzo dużo różnego rodzaju zastosowań widzielibyście do oczyszczania. Ale zanim na te pytania Państwu odpowiemy, warto chyba też zadać jedno takie kluczowe pytanie. Darku, dlaczego tak naprawdę warto, powinniśmy, a może musimy oczyszczać to, co nas otacza? Już nie chodzi o żywność, tylko generalnie oczyszczać to, z czym jesteśmy związani. Powietrze, glebę, oprócz żywności, tak? Czyli żywność, o to już sobie powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ale gleba, powietrze, dlaczego jeszcze? Albo co jeszcze innego możemy oczyszczać? Dlaczego? Dlatego, że zanieczyszczone środowisko jest. Dlatego, że w rolnictwie stosuje się opryski i środki ochrony roślin różnego rodzaju. Dlatego, że jesteśmy zbiorowiskiem rzeczy niepotrzebnych w Polsce. Przywozi się do nas odpady cały czas, non-stop. I to wszystko w ruchu okrężnym jest. Paruje z wody do gleby, z gleby w rośliny, rośliny jemy. I to takie koło zamknięte jest. No a wcześniej, lata, dekady wcześniej, nie musieliśmy tego robić? Przecież w ogóle na ten temat się ani nie mówiło, ani nie wspominało, ani kilka dekad wcześniej w ogóle nie robiliśmy żadnego sposobu oczyszczania żywności. Skąd nagle takie zainteresowania? Może to jest reklama, marketing? Może znowu ktoś chce nas do czegoś zmuszać albo nam coś sprzedać? To nie jest marketing żaden. Od 2004 roku przybyło nam konserwantów żywności 1500% powiększyło się dodatków różnego rodzaju tak samo. Mhm. Więc ta jakość tej żywności jest coraz gorsza. Czyżby głośno sprawdzało się tutaj to hasło, że jesteśmy tym, co jemy? Ale rzeczywiście, że tak. Nasze zdrowie uwarunkowane jest od tego, jakim powietrzem oddychamy, co jemy, jaką wodę pijemy, w jakich warunkach mieszkamy. To jest z sobą kompatybilne, jak gdyby. Dobrze, to skoro wspomniałeś o warunkach, w których żyjemy. Ty między innymi też zajmujesz się zawodowo oczyszczaniem pomieszczeń, czy ozonowaniem pomieszczeń. Bardzo często wspominałeś w naszej rozmowie jeszcze przed nagraniem, że ludzie do Ciebie dzwonią, zadają Ci pytania. Czasami też mają pretensje, oczywiście nie do Ciebie, ale mają pretensje do
tych usług, z których wcześniej korzystali. Usług lub urządzeń. Lub tak? urządzeń, tak, których albo korzystają sami, albo zamawiają w cudzysłowie profesjonalistów do ozonowania, do oczyszczania swoich pomieszczeń. Opowiedz nam o tym, bo to jest bardzo ciekawe, a zarazem chyba rzuci nowe światło w kwestii tak naprawdę no, tych ekspertów, którzy wykonują tego typu usługi w naszych mieszkaniach. Proszę Państwa, więc tak, jest bardzo dużo rzeczywiście telefonów, że ludzie się zatruli ozonem, że się źle czują, dlatego że przeczytali na ulotce danego urządzenia, że można robić to, to, to i to. Jeżeli tutaj mamy te trzy urządzenia do oczyszczania żywności, to nie możemy przeznaczyć ich do innych celów. One się nie nadają do oczyszczania na przykład mieszkania z grzyba. Nie nadają się do ozonowania odzieży czy obuwia. Ja mówiłem w poprzednich odcinkach, jak my możemy sobie to polepszyć, ale nie akurat tymi urządzeniami. Nie ozonujemy olei absolutnie. O właśnie, przepraszam, znowu wejdę w słowo. My u Tadeusza poruszyliśmy kwestię ozonowania olei. Tam wspomniałeś o tym, że nie powinno się olejów ozonować, ale jak później dostaliśmy pytanie od widza, ale dlaczego? Przecież nawet w sprzedaży są oleje ozonowe. To wyjaśniłeś, bardzo cię proszę, tak naprawdę rozwij te wątpliwości odnośnie ozonowania olejów. To więc tak, co ozonujemy? Ozonujemy nasiona roślin oleistych przed wyciśnięciem oleju. To jest jeszcze zasadne, dlatego że pozbywamy się ewentualnie środków ochrony roślin z nich. Natomiast są, w Polsce są popularne dwa oleje ozonowane. Oliwa z oliwek i olej kokosowy. W Stanach Zjednoczonych jeszcze słonecznik, kukurydzę ozonują, prawda? Ale my się zawęzimy do tych dwóch. Dużo informacji jest w internecie, że możemy używać na przykład takiego urządzenia do ozonowania olei. Jest to nieprawda w zupełności. Wytworzymy sobie, ten ozon nie jest tej jakości. Wytworzymy dużo związków, które bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Ozonuje się w całkowicie inny sposób, całkowicie innym generatorem ozonu. W odpowiedniej temperaturze, odpowiedni surowiec, masę tych różnych rzeczy jest. Ja Państwu dla ciekawości tylko powiem, że generator ozonu służący do ozonowania olei to może być albo typu medycznego, którego jest koszt około 20 tysięcy złotych, nawet 20 paru, bo on musi być zasilany tlenem, lub urządzenia, które najtańsze urządzenie jakie jest, to jest 8 tysięcy złotych. Więc nie można za 300 czy 500, 1000, 2000 złotych wyozonować oleju. To jest taka podstawowa informacja. Czyli tak naprawdę można ozonować olej, tylko musi to robione być w odpowiedni sposób urządzeniem. I odpowiednim urządzeniem. Odpowiednia technologia musi być, odpowiednie nasycenie, odpowiednia jakość tego ozonu musi być. No masę różnych rzeczy jest. Domowym sposobem ja proponuję, żebyście Państwo w ogóle tego nie robili, mimo że ktoś powie, że on sobie na balkonie to robi, czy gdzieś tam, prawda, że można ozonować. Nie można ozonować. Najgorzej, że jeszcze przekazuję to ludzie, którzy zajmują się zdrowiem, i mówią, że tym urządzeniem można ozonować. To jest właśnie, wróćmy do tej kwestii właśnie no, ekspertów albo usług, które są wykonywane. Wspomniałeś, że bardzo często pojawiają się telefony, gdzie ludzie dzwonią i ktoś gdzieś z kimś zatruł się ozonem. Rozwiń ten temat, wyjaśnij, z czego to wynika. Tutaj przede wszystkim chodzi, te zatrucia ozonem wynikają z ozonowania pomieszczeń. Jest to, ozonowanie pomieszczeń ma w sens tylko jakby w trzech przypadkach. Jeżeli był pożar i chcemy zlikwidować zapach tego ozonu i substancje, które powstały w procesie pożaru, spalania się. To jest raz. Drugi raz, jeżeli mamy nowo wybudowany budynek lub on jest po remoncie i mamy dużo chemii tak zwanej budowlanej. Ona jest też bardzo toksyczna i wtedy ozonowanie rzeczywiście wchodzi w grę. I trzeci taki, gdzie można zastosować punkt, gdzie można zastosować ozon w pomieszczeniu, to jest tak zwany syndrom przewlekłego zmęczenia. Wtedy występują różnego rodzaju grzyby pleśniowe, które mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. One zasiedlają ludzki organizm i się tworzą grzybice wielonarządowe, choroby hormonalne, onkologiczne, no różne przypadłości. Jest tak jakby paliwo do przewlekłego chorowania, takiego przewlekły stan prozapalny inaczej, prawda, następuje.
I tylko w tych trzech przypadkach stosujemy. Natomiast ozonowanie, żeby się pozbyć wirusów, jest bez sensu, dlatego że jest drogie. Możemy to w inny sposób uzyskać i trzeba byłoby co jakiś czas powtarzać to. Nawet 2-3 razy dziennie. To z tego, że wyozonujemy, jak za 5 godzin przyjdzie osoba, która znowu przyniesie wirusa, tak? To nie trzyma się kupy. Poza tym proces ozonowania polega na paru etapach. Albo 3 lub 4 etapy muszą być. Pierwszym etapem to musi być zawsze sterylizacja, to znaczy likwidacja detergentów, produktów organicznych, produktów zapachowych w tym pomieszczeniu, które ozonujemy. Jeżeli tego nie zrobimy, a zadziałamy na te wypełniające pomieszczenie produkty ozonem, wtedy nam się utworzą bardzo takie małe cząsteczki produktów bardzo toksycznych. Także wszystkie te urządzenia, które Państwo kupujecie i pisze tam, że możemy używać do ozonowania pomieszczeń, to jest nieprawda. Nie wolno tego na własny, tak jak gdyby własnym sumptem to robić, z systemem gospodarczym. Nie ma to absolutnie sensu. Możemy użyć ozonatory o małej wydajności do 1 grama do polepszenia powietrza w mieszkaniu, ale nie zlikwidujemy absolutnie grzyba. Nie zrobimy nic więcej oprócz tego, co wymieniłem. W jaki sposób możemy poznać potrzeby albo nie wiem, no wskazać potrzebę na to, że jednak powinienem swoje mieszkanie wyozonować? W jaki sposób powinniśmy to rozpoznać? Pomijając kwestię, kiedy powinniśmy, ale jak możemy rozpoznać taki moment, że warto to zrobić? To jak gdyby dwa tematy tu się cisną. Jeden to jest tak zwany zespół chorego budynku, drugi zespół ten prozapalny. Wiadomo, zespół chorego budynku to trzeba wykonać prace remontowe, które polepszą nam komfort mieszkania, zlikwidują to, co było i wietrzenie. Natomiast jeżeli chodzi o ten przewlekły stan zapalny, syndrom przewlekłego zmęczenia, to już konieczne jest ozonowanie trzyetapowe plus sterylizacja. Zaczynamy oczywiście od sterylizacji i po kolei tymi trzema typami ozonowania. Jedno z tych ozonowań jako pierwsze stosuje się właśnie na, tutaj żeśmy rozmawiali o tym urządzeniu, które jest na technologii jonów hydroksylowych. Tak. I pierwszy typ ozonowania to właśnie jest tego typu ozonowanie. Tylko tu są jony hydroksylowe, dlatego że musimy tutaj jak gdyby nie zniszczyć wartości odżywczych danego produktu. Tak. Natomiast w pomieszczeniu musimy zastosować to jako substancję biobójczą. Tak. Znaczy nic nie chcemy ochronić, chcemy zlikwidować to, co jest szkodliwe, a resztę to nie ma znaczenia, prawda? To nie jest produkt, który spożywamy. Dokładnie. Drugi to jest tak zwane ozonowanie tlenowe. Tam takiego czynnika SiRNA używamy. I trzecie to jest ozonowanie katalityczne. Ozonowanie katalityczne jest podobne natomiast do tego ozonowania z plazmą. Zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i w medycynie to się stosuje. Ja jeszcze szybciutko powiem o kosztach. Prawdziwe ozonowanie, te, które nam zlikwiduje pewne problemy w mieszkaniu, jest stosunkowo drogie, dlatego że 50% tych kosztów ozonowania to stanowią substancje, które musimy wykorzystać w trakcie ozonowania. Czy to będzie SiRNA, czy to będą o niskiej polarności, nietoksyczne związki olejowo-organiczne, czy to będzie katalizator jako dielektryk Al2, czy tlenek glinu lub węgiel aktywny, to kosztuje 50%. Dla przykładu podam, że ozonowanie mieszkania 100-metrowego właśnie tą metodą, o którą mówię, kosztuje w granicach od 2 do 3 tysięcy złotych. Koszt materiałów zużytych na to jest od 1000 do 1,5 tysiąca złotych. Ozonowanie za 500 zł nie ma sensu. Punkt pierwszy, że jest niewłaściwą technologią wykonany. Punkt drugi, że niewłaściwymi urządzeniami. Nie możemy przystępować do żadnego ozonowania, łącznie z ozonowaniem żywności, obojętnie co byśmy nie ozonowali, czy kosmetyki, żywność, czy niektóre produkty, które używamy do
surowce do produkcji leków, nie możemy przed tym, jak nie zrobimy czystej atmosfery, jak nie wysterylizujemy tego. To jest punkt najważniejszy punkt. Rozumiem. Ja jeszcze chcę wspomnieć o jednej rzeczy, która no często... A jeszcze, przepraszam, tak? dokończę jeszcze. Jeżeli będziemy ozonowali tymi urządzeniami za 300, 500, 1000 zł, płytkowymi czy tubowymi, obojętnie, włożymy do mieszkania, bo ja odnoszę się teraz do telefonów, jak wiele osób, że zatruło się ozonem. Tak. I oni wstawiają na pół godziny, 40 minut, na godzinę czasu i się cieszą, że im się duże stężenie robiło, bo aż gryzie w drogi oddechowe i aż mgła się robi, to wytwarzają się, proszę Państwa, ten zapach, to są tlenki azotu. Ozon praktycznie mało co pachnie. I dlatego jak substancje te smogowe są i my je ozonujemy, wytworzymy metabolity, to znaczy następne związki, które są jeszcze bardziej drobne, jeszcze bardziej trujące. I wtedy bardzo dużo właśnie powstaje różnego rodzaju związków, one się nazywają wielopierścieniowe węglowodary aromatyczne. A propos smogu, o nim wspomniałeś, czy smog i inne zanieczyszczenia mają aż tak duży wpływ na nasze zdrowie? Mają, to właśnie jest ta sterylizacja przed. Mhm. To właśnie sterylizacja przed. I tu jeszcze, jeżeli używamy jakichkolwiek produktów do sterylizacji, to musimy używać. Albo to będzie tlenek wodoru, prawda, ditlenek chloru, kwas podchlorowy. One są akceptowalne, dlatego że to jest sterylizacja na poziomie tak zwany LOK 6 lub LOK 9. To jest typu szpital, klinika już takie naprawdę bezpieczne, szybkie, bezpieczne. Natomiast nie możemy używać tutaj środków z nanotechnologii z dodatkiem biotyny. Dlatego, że później nanotechnologia z biotyną razem powoduje nam w trakcie ozonowania wydzielanie znowu szkodliwych składników. Jeżeli zlikwidujemy te cząstki smogowe, czy to będą jakieś pyły wtórne, PM2,5, PM10, prawda, tlenki siarki, tlenki azotu, to wtedy mamy przygotowane przedpole do tego, żeby wyozonować, a nie wyprodukować związki, które są szkodliwe dla nas. Rozumiem. I tu jeszcze następna sprawa jest, że tak jak przy ozonowaniu żywności też pewne technologie się stosuje, tak przy ozonowaniu mieszkań tak samo, dlatego że i w żywności, i w pomieszczeniach, jeżeli chodzi o grzyba, są formy tak zwanych przetrwalników. Choroby grzybicze też są na warzywach, owocach, prawda? I ten przetrwalnik jest dosyć trudno zlikwidować, dlatego trzeba mieszać te metody lub używać właśnie jonów hydroksylowych i plazmy, albo plazmy i ozonu, jonów ujemnych i ozonu. Różne kombinacje są. No właśnie, a propos tego zagrzybienia, no wiemy, że bardzo często w domach, w których jest wilgoć z różnych powodów, powstaje między innymi te zagrzybienia. Wspominałeś, że jesteśmy w stanie za pomocą tej technologii ozonowania takie zagrzybienie zlikwidować. Wiemy też, że te grzyby, które znajdują się w tych pomieszczeniach, mają też na nas bardzo duży wpływ i no, potrafią się do naszego organizmu dostać i zrobić tam spustoszenie. Mogą pojawiać się procesy chorobotwórcze, które absolutnie nie możemy ignorować i powinniśmy leczyć. Mhm. Czy po takim ozonowaniu, kiedy mamy być przekonani, mamy być pewni, że mieszkanie już bezpieczne jest, czy my mamy się czuć bezpieczni w takim przypadku? Jak najbardziej. Pierwszym takim objawem dobrego wozonowania pomieszczeń domu jest dobry sen. Mhm. Końcowy etap właśnie wtedy, kiedy się używa katalizatora tlenku glinu, powoduje to, że nie następuje jak gdyby rozpad tego ozonu, tylko zanik ozonu. Wszędzie operuje się pojęciem, że rozpad ozonu. Rozpad ozonu wcale nie oznacza, że pomieszczenie jest bezpieczne. Trzeba doprowadzić do zaniku ozonu. I kończymy tę procedurę wietrzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o wilgoć, prawda, w mieszkaniu, wilgoć nie jest przyczyną tych grzybów prozapalnych. Wilgoć to jest zła wentylacja, jakiś błąd budowlany,
coś w tym rodzaju. Niekoniecznie jest to wspólny związek z tymi grzybami prozapalnymi. Tam całkowicie inne czynniki są. Biologia nie wie, dlatego że tam są okresy przetrwalnikowe, okresy spoczynku. Grzyb się może nie rozwijać 8, 10, 12 lat. Dlatego ozonuje się też mieszkania, które zostały świeżo wybudowane, jak i mieszkania, które mają po 100 lat. Nie ma zasady tutaj. Bardzo często spotykamy się w różnego rodzaju proponowaniu nam usług ozonowanie samochodów. Wspominałeś, czy generalnie pojazdów, wspominałeś... U Tadeusza Rolnika żeśmy wspominali. Tak, u Tadeusza rozmawialiśmy na ten temat, wspominałeś na przykładzie karetki, ale i nie tylko. Czy ozon jest w stanie rzeczywiście to zagrzybienie w pojazdach zlikwidować? Czy warto to robić? Jak często to robić? Padło też pytanie od jednego z naszych widzów, jakie to ma też wpływ na nasze zdrowie. Spróbuj ten temat rozwinąć jeszcze raz. Proszę Państwa, ozonowanie samochodu, żeby użyć odpowiednich środków technologii, jest też stosunkowo drogie do tych cen, które występują na rynku. Tak jak mówiłem, proces najpierw sterylizacji musi być, oczyszczenia tego, żeby później ozonować. Czy jest sens? Na pewno tak. Jeżeli nie posiadamy innych środków, żeby to zlikwidować, ozonowanie jest jednym nietoksycznym rozwiązaniem, żeby zlikwidować grzyby. Ale pod warunkiem, że zrobimy sterylizację, że będziemy mieli generator ozonu odpowiedniej jakości i nie będzie on w środku. Doprowadzimy ten ozon rurką. Nie może być w środku, nie może on mieszać tego powietrza, gdzie już jest jakiś procent ozonu, bo to mieszanina powietrza i ozonu jest, prawda? I przerabiać wyładowania koronowe jeszcze raz. Tam parę takich aspektów jest. Ja bym dbał raczej o czystość samochodu niż ozonowo. Natomiast niedopuszczalne w 100% jest ozonowanie w ten sposób, co było pokazywane na przykład w telewizji, ozonowanie karetek czy ambulansów do przewożenia chorych. To już jest rozpacz, tragedia. Nawet jeżeli sanepid mówi, że ozon został wprowadzony jako substancja biobójcza, to tam jest pod spodem napisane pod warunkiem, że najpierw sterylizację się przeprowadzi. Nie w każdych warunkach i tam jeszcze jest taki dopisek urządzeniem w odpowiedniej technologii. Te firmy, które przechodzą szkolenia, te szkolenia takie prawdziwe, gdzie wykładają ludzie, którzy od lat są związani z ozonem i wiedzą, jak to się robi, powinny, mogą to robić. Natomiast nie wiem, czy takie szkolenia przechodzą pracownicy warsztatów samochodowych, żeby się porywać na ozonowanie samochodu. A to się bardzo często zdarza. Być wolontariuszem, żeby ozonować karetkę, a w sumie my na odwrót robimy. Rozumiem. Bardzo Ci, Darku, dziękuję za te informacje. Jak Państwo widzicie, z Darkiem na temat ozonowania i nie tylko możemy rozmawiać godzinami. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tą wiedzą, a z tego co widzę, to na pewno, zadawajcie nam pytania w komentarzach. Jeżeli będzie taka potrzeba, zrobimy następny odcinek, spróbujemy więcej informacji zdobyć od Darka na tematy, które Państwa interesują. Natomiast jak zawsze zachęcamy do czytania, kupowania, prenumerowania czasopisma Harmonia oraz Bliżej Zdrowia, Bliżej Natury. Są to świetne publikatory, które mówią na temat zdrowego trybu życia, czyli to, co Polska Akademia Zdrowia do tej pory zachęcała i informowała. Oczywiście pamiętajcie, żeby wspierać zdrowy kanał ATVB. Subskrybujcie nas. Jak widzicie, można znaleźć tu naprawdę sporo fajnych informacji, bardzo ciekawych ludzi i wiedza, która przyda się nam wszystkim w zdrowym trybie naszego życia. Oczywiście pamiętajcie też, aby wspierać nas. Ten kanał istnieje dzięki Państwu. Wszelkiego typu informacje na ten temat znajdziecie pod filmem. Zachęcamy do tego, żeby Państwo mogli współtworzyć ten kanał i wspierać nas, abyśmy mogli jak najwięcej takich ciekawych ludzi jak Dariusz zapraszać do nas i mówić o rzeczach, które są dla nas ważne. Darku, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, a Państwu dziękujemy, zdrowia życzymy, wszystkiego dobrego, do widzenia. Do widzenia.
Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.